Wydaje mi się, że każdego roku smartfony stają się coraz bardziej takie bezduszne i po prostu użytkowe i że w tym momencie robienie materiału top 10 smartfonów to już jak top 10 ulubionych pralek. Ale w sumie takich rzeczy też jest w sieci masa, więc dlaczego nie? I dobra, niech smartfony sobie są, ale przynajmniej moja lista nie będzie tak totalnie użytkowa i nie wyłonię tutaj smartfona z najlepszym akumulatorem na 7 dni w guszy albo telefonu, który najłatwiej ukraść z tylnej kieszeni spodni, iPhone 15 Pro Max. Znakomitą topkę tego rodzaju, czyli spodziałem na kategorię, zrobił mój przyjaciel Niantyfan i zapraszam do niego. A ja, odważnie, uciekając od konkurencji, odznaczę tutaj telefony, które w ostatnim roku za coś doceniłem albo mnie czymś bardzo mocno zainteresowały. I uwaga, to, że jakiś będzie na 7 miejscu, to nie znaczy, że jest jednoznacznie lepszy od tego na 8 miejscu, tylko właśnie, że moim zdaniem wyróżnił się trochę bardziej i lepiej trafił do mojego serduszka. Jak zwykle biorę pod uwagę tylko te modele, z którymi chociaż kilka dni spędziłem. Niestety nie o każdym udało mi się zrobić osobny film, bo jestem pieprzonym leniem i jeszcze jakoś tam... No, nie będę się tłumaczył, obiecuję, że w przyszłym roku się poprawię i będzie tego trochę więcej. A i jak zawsze na liście może być tylko jeden telefon z danej serii, żeby nie zrobiło się zbyt nudno i powtarzalnie. Więc jeżeli był na przykład Xiaomi 13, to 13T i UP Pro i całej reszty tego gówna już nie będzie. 10. Huawei P60 Pro. Huawei P60 Pro nawiązuje do nurtu stylistycznego rokoko, bo w połowie XVIII wieku też nie mieli dostępu do usług Google'a. Smartfon dopiero na 10. miejscu listy, bo wiecie, ale w ogóle na tej liście jest, bo poza tą jakże drobną niedogodnością, to jest po prostu niesamowity. I jestem właściwie pewny, że gdyby nie wiecie, to w tym momencie byłby najpopularniejszym flagowcem w Polsce i medalistą mojego jakże prestiżowego plebiscytu. Spektakularny aparat. Podczas robienia zdjęć żadnym innym telefonem w tym roku do gęby nie wyleciało mi aż tyle much, bo rozdziawiona była. A poza tym ciekawy, nietypowy wygląd i wszystkie inne składowe flagowce z absolutnie najwyższej półki. Podziwiam, że się nie poddają i czekam na P70 Pro, bo mimo, że nie mam serca polecać wybrakowanego jednak produktu za kilka tysięcy złotych, to testować kolejne flagowce Huawei'a i myśleć sobie, co by kurczę było gdyby, uwielbiam. 9. Xiaomi 13T. Kojarzycie w internecie te promocje w stylu Matko Boska, popierdoliło nas tylko teraz 88% taniej. I jeszcze na stronie licznik, że niby akurat macie gigafart, bo do końca oferty zostało tylko 1,5 godziny. Jadę do Vivusa, jeszcze zdążę. A kolejnego dnia się okazuje, że jakimś cudem zniżka obowiązuje nadal. I podobnie jest z Xiaomi 13T, bo on oficjalnie stoi po 2499 zł, ale myślałem, że ta cena jest prawdziwa. A to tylko legenda, bo na początku miał super ofertę w przedsprzedaży, a później i na przykład też teraz regularne obniżki do około 2000. I oceniając w kontekście tych 2000 zł, to jest naprawdę wybitnie dobry. Szczególnie aparaty z ręką na... mniej więcej na sercu mogę nazwać flagowymi. Prawie że, ale zrobicie za ich pomocą naprawdę piękne zdjęcia. No i poza tym 13T robi to, co seria T od Xiaomi miała robić od początku, czyli oferuje funkcje z tych najdroższych telefonów taniej, od czego z pewnością pochodzi chińska literka T w nazwie. Wodoszczelność, eSIM, ekran z HDR-em, wszystko na swoim miejscu, moje ulubione tegoroczne Xiaomi. Tylko brzydkie, ale nie można mieć wszystkiego. 8. Oppo A78 4G. W jednym z tegorocznych filmów narzekałem, że smartfon kupiony za 1000 zł 2 lata temu często oferuje tyle samo albo i więcej, co smartfon kupiony za 1000 zł 2 godziny temu. I że na tej półce najlepiej wypadają starocie. A Oppo A78 4G przywrócił mi wiarę. Owszem, nie ma ultra szerokiego kąta w aparacie fotograficznym, a 4G w nazwie to nie odbieramy już jako o, ma 4G, tylko bardziej o, nie ma 5G, no ale dla niektórych to myślę, że będzie to zaleta. Bez GMO? To nie chcę. Natomiast poza tym to kurczę, działa płynnie, oprogramowanie od Oppo bardzo lubię, ekran AMOLEDowy i 90 Hz, głośniki stereo, 8 GB RAM-u, duży akumulator, ładowanie 67 W, czyli szybsze niż w dwóch modelach z czołówki tego top 10. Dla tradycjonalistów slot na microSD i złącze słuchawkowe niejednej osobie już A78 poleciłem. Teraz muszę się ukrywać.
bo chcą mnie z wdzięczności wyciskać, a boję się fizycznego kontaktu. Teraz to zresztą ten Oppo kosztuje już nie 1000 zł, tylko 8500, więc tym bardziej. 7 OnePlus 11. To, co się działo z OnePlusem w ostatnim roku, to jest chińska telenowela. Tam pewnie w taki sposób to wygląda, że ktoś musi wybierać między miłością do kobiety, a do partii komunistycznej Chin. Najpierw kreowali się na markę premium i twierdzili, że Oppo to oni w ogóle nie znają i pierwszy raz o czymś takim słyszą. Później jednak połączyli siły z tym Oppo i musieli troszkę przyhamować z tym premium, bo Oppo też się kreuje na markę premium, więc no nie mogli stać się marką autoimmunologiczną. No i tak się błąkali, szukali własnej tożsamości, aż na początku tego roku do sklepów trafiła 11. Kosztowała trochę mniej od ówczesnych konkurentów, miała udany zestaw najważniejszych cech flagowca, no i po prostu super mi się jej używało. Zobaczyłem światełko w tunelu, później lekarzom udało się przywrócić funkcje życiowe. Uwierzyłem, że istnienie OnePlusa ma jeszcze sens i czekam na więcej. 6. Samsung Galaxy Z Flip 5. Galaxy Z Flip 5 zrobił coś, co w ostatnich czasach udaje się bardzo niewielu telefonom. Mianowicie sprawił, że na jego poprzednika patrzę z ogromnym obrzydzeniem. Jeszcze większym niż zwykle na Samsungi. A to zazwyczaj działa w taki sposób, że jak wychodzi nowy model, to starszy tanieje i właśnie ten starszy staje się najbardziej rozsądną opcją. Z Flip 5 nie różni się jakoś fundamentalnie od czwórki, ale dostał bardzo duży zewnętrzny ekran z intuicyjnym interfejsem z opcją odpalania normalnych aplikacji i Always on Display. I samo to już mnóstwo zmienia. Super bajer, bardzo wygodny, a robienie sobie selfiaków tym lepszym, tylnym aparatem z wyraźnym, dużym podglądem mojego wspaniałego, pięknego ryja na wyświetlaczu zewnętrznym telefonu uwielbiam. Bardzo blisko ze Flipa 5 jest jeszcze ta ostatnia Motorola Razr. Minimalnie gorsza moim zdaniem, tak tycio, ale też polecam. 5 Red Magic 8S Pro. Film o tym telefonie stał się na moim kanale niespodziewanym przebojem. Ponad 150 tysięcy osób obejrzało materiał o smartfonie, który później kupiły ze dwie osoby, a to jednak zwykle jest tak, że dwie osoby oglądają materiał o smartfonie, który później kupuje 150 tysięcy osób, bo im gdzieś w salonie u operatora wcisną. Ale nic dziwnego, bo Red Magic 8S Pro jest po prostu intrygujący. Ukryty pod ekranem przedni aparat, którego naprawdę nie widać, aktywny wentylator, błyskawiczne ładowanie, kosmiczne podzespoły. Red Magic pokazuje, ile jest w stanie zrobić firma zdesperowana. Firma, która naprawdę musi się starać o atencję, a nie ma zakolejkowane innowacje do 2028, bo ludzie i tak kupią. To nie jest smartfon pozbawiony wad, ale to nie jest smartfon pozbawiony niczego. Ma nawet wbudowaną wirtualną żonę. 4. Google Pixel 8 Pro. Google'owi udało się coś, co myślałem, że w dzisiejszych czasach jest już nie do osiągnięcia. Zapłacił za pełny koszyk w Kauflandzie mniej niż 200 zł. Nie, weszli na rynek sprzętu później niż wszyscy inni producenci na tej liście, a jednak wypracowali sobie unikatowy charakter, bo Pixeli nie kupuje się dlatego, że akurat w tym momencie są najtańsze jak wielu innych marek, tylko dla pewnych konkretnych cech. Plecki z aparatami, które wyglądają jak wizjer Robocopa, ale przynajmniej nie pomylicie ich z daleka z niczym innym. Masa ciekawych funkcji w oprogramowaniu i to nie na zasadzie ładne wbudowane tapetki, tylko choćby zaawansowana edycja zdjęć poprzez sztuczną inteligencję. Te fotki właśnie robią niesamowite, a do tego Google obiecuje 7 lat wsparcia aktualizacjami oprogramowania. Podejrzanie długo. Prawdopodobnie korporacje zaplanowały sobie, albo raczej nam, apokalipsę wcześniej, więc mogą sobie tak obiecywać. Pixela 8 Pro testowałem dzięki uprzejmości sklepu S. Hilton, tylko że po drodze się rozchorowałem, nie zdążyłem nagrać pełnej recenzji. No, dziękuję niemniej, jakby coś to w TechWishu też jest. Ale w Hilton też. 3. iPhone 15 Pro Max. Premiera iPhone'ów 15 Pro podobno była pełna wpadek, tylko że jakoś kilka miesięcy później w ogóle już się o nich nie słyszy, a ludzie, którzy faktycznie te telefony kupili, teraz bezczelnie żyją sobie szczęśliwi, nieświadomi, że powinni być niezadowoleni. Jak śmią? How dare you? Moim zdaniem, owszem, nie było idealnie, ale wpadką to jest odpalenie granatnika w gabinecie albo zorganizowanie za 70 baniek wyboru, które się nie odbyły, a nie to, że telefon się za bardzo grzał, a później przestał i jest już okej. A iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max to jest pierwszy iPhone od wielu lat, który tak bardzo mnie zainteresował. Nagrywanie wideo w płaskim profilu kolorystycznym i w formacie ProRes na zewnętrzne dyski USB-C. W tym momencie każdy, kto nie jest totalnym nerdem, już to wyłączył, więc przepraszam Was. To jest coś, co wyniosło przygotowywanie filmów na telefonach na zupełnie nowy poziom i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak często na tym kanale są przebitki nagrane iPhone'em. Mogę sobie też na telefonie bez aktywnego chłodzenia
pograć w Resident Evil 4 Remake, czyli grę na tyle wymagającą, że ominęła choćby Xboxa One. Aparat nie jest jednoznacznie najlepszy w każdej sytuacji, ale jest taki powtarzalny, pewny i po prostu mu ufam i kocham jeszcze ekosystem, musiało się to durne słowo pojawić, ale to nie to co myślicie, kocham ekosystem akcesoriów MagSafe. 2. Motorola Edge 40. Motorola miała dość długi okres, w którym właściwie tylko modele z serii Moto G i Moto E wzbudzały jakieś tam zainteresowanie i były konkurencyjne, bo jak na słabe, chińskie, tanie telefony to po prostu były mało słabe, mało chińskie, a bardzo tanie. Natomiast od mniej więcej 2 lat odważnie się wbijają na coraz wyższe półki i według mnie to w tej chwili tylko na tej flagowej nie mają jednej z topowych propozycji na rynku. Pytanie tylko, po cholerę komu flagowiec, skoro Motorola Edge 40, która w tej chwili kosztuje 1500 zł, a może nawet mniej, ma zdecydowaną większość cech flagowca, czyli zagięty ekran OLED 144 Hz, wsparcie dla eSIM, wodoszczelność IP68, aparat z optyczną stabilizacją, przedni aparat nagrywający w 4K, szybkie ładowanie, ładowanie indukcyjne 15W, głośniki stereo. Jak? Wiadomo, że odstaje od droższych smartfonów wydajnością albo jakością zdjęć, ale powiem Wam, że mnie to ostatnio zdecydowanie bardziej ekscytuje, jak ktoś potrafi wycisnąć z niskiej ceny jak najwięcej, a nie oferuje topową specyfikację za 15 tysięcy złotych. Motorola mają jeszcze troszkę do poprawy, bo ich aparaty nie dominują na żadnej półce cenowej, a aktualizacje systemu nie jestem właściwie pewien, czy istnieją, ale nagroda się należy nawet nie tylko dla tej Edge 40, tylko bardziej za całokształt twórczości, bo progres jaki zrobili jest niesamowity. A złoty medal, statuetkę kryształowego Pisariona otrzymuje Mobile Vikings, które wspierało mnie przez cały rok, czyli społecznościowy operator, który traktuje Was jak ludzi, co nie zdarza się zbyt często i ma super wygodną ofertę subskrypcji bez zobowiązań, więc jeżeli komuś po tym filmie mielibyście dać suba, to byłoby mi bardzo miło, ale jednak chyba im się bardziej należy. 1. Samsung Galaxy S23 Ultra. A Samsungowi należy się nagroda za to, że mimo tego jak mnie wkurzają swoim byciem jakże wysublimowaną marką premium, a tak serio to z gównofonami, które operatorzy rozdają gratis, to mimo tego nie mogę nie docenić dopracowania serii S23. Wszystkie jakieś tam drobne przecież niedociągnięcia poprzedników wzięli i naprawili. I teraz S23 Ultra ma właściwie wszystko. Z wyjątkiem ładowarki w pudełku. I jest najbardziej kompletnym smartfonem, jaki można kupić. I to naprawdę niesamowite, że telefon, który pojawił się na rynku na początku lutego, do końca roku, do samego końca roku, nie doczekał się żadnej godnej androidowej konkurencji. Bo nawet jak, dajmy na to, wybierzecie Pixela 8, to się wiąże jednak z paroma ale. A tutaj jedyne ale to jest, ale on jest drogi albo... Ale to jest Samsung, z czym akurat się zgadzam. Pamiętajcie, że jako moi widzowie macie zniżkę 7% na prawie cały asortyment w najfajniejszym sklepie z elektroniką, czyli techwish.pl. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.